Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, sobie zagramy w Scrub Mechanics, jak też mówię, mechanik, dobra, bo niektórzy się prudzą, że mechanik, w sumie macie trochę racji. Dobra, dzisiaj kończymy oczywiście naszego odrzutowca, znaczy staramy się go dokończyć, aczkolwiek pewnie nam się nie uda, znając życie. Wygląda trochę zabawnie, bo tak po prostu wygląda, co cóż zrobić. Dobra, i potrzebujemy teraz tak, jako że odrzutowiec musi się wznosić, trzeba mu zrobić coś takiego fajniutkiego. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, a niniejszym. Dobra, usuńmy na razie to, bo to już nam nie będzie potrzebne póki co. Dobra, i w zasadzie to na razie może stać. Okej, zróbmy mu jeszcze dupę, bo na razie to tak nie wygląda prawdziwy odrzutowiec. To nie wygląda prawdziwy odrzutowiec, jesteś podróbką marnego odrzutowca, czyli jesteś marną podróbką odrzutowca, ziom. Dobra, oczywiście to trzeba usunąć. I teraz tak, trzeba mu powiększyć trochę dupę. Trzeba mu trochę dupę powiększyć, tak że teraz się ten zajmą. Coś takiego może. Ile to dałem? Raz, dwa, trzy, cztery. I tu też raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, ślicznie. Teraz tak. Górę zostawmy tak jak jest. Może trochę to będzie taki Airbus z tego co widzę. Jak to jakoś wygląda znośnie. No, mogło być lepiej, no ale dobra, nie ma tragedii. Powiedzmy, że to będzie jakiś bagażowy. No dobra, może nie powiedzmy, tak nie będzie, ale okej. Okay. Dobra. Teraz potrzebuję czegoś takiego zrobić. Trochę za dużo nawet mi się tu zrobiło. Nie tu. Nie chciałem tego tu. Dobra. Jest ślicznie, dobra. I tu chcę zrobić też takie kółka, jak tam, wiecie, z przodu były. Żeby to się ładnie teraz wszystko robiło. A więc to tak. Zróbmy sobie w takim razie... Gdzieś tutaj, na tej linii, czyli będzie to gdzieś tutaj. Dobra, jest ślicznie, dobra. Znaczy ja uważam, że jest ślicznie, więc ślicznie być musi. Także okej, robimy tak. I tu ile? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. I tu ze dwa. Teoretycznie, i to powinno starczyć, tak? Kółka, nie mam kółka. A na razie paintula nie potrzebuję, więc zrobię sobie tak. No i dobra, no może zróbmy od razu tu też. Tu cztery, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu raz, dwa. Piękne łożysko i jedziemy z koksem. Dobra, to oczywiście musi się łączyć wszystko z tym. Z tym, dobra. To mam do tego dostęp? Mam dotykowski dostęp. Do dobrej połączyłem? Do dobrej, dobra. A, tu się wszystko już trochę robi coraz bardziej zagmatwane. Dobra, także łączę to z tym i muszę zrobić tutaj o 180, o 180, nawet o 90 starczy. Chyba. O 90. Dobra, oczywiście zróbmy to sobie, doróbmy teraz. O, coś takiego. A tu się łączy, tu się łączy. Czy to będzie teraz dobrze? Okej, dwójkę, tak? Jest na tym samym poziomie? Jest, tylko to muszę teraz tu obrócić to właśnie muszę obrócić? Okej. A, halo, tu coś się popieprzyło. Tak nie może być, dobra. Jeszcze jedno tutaj, dobra, jest okej. Raz, dwa. Dobra, to jest ślicznie, dobra. Jest równolegle? Jest, dobra. Teraz tak, żeby to miało ręce i nogi, muszę zobaczyć, czy tu zrobiłem dobrze. Okej, to jest spoko. Czyli tak, z tym mogę połączyć teraz. Tak, zróbmy sobie jedno dalej. Od tego łączenia, dobra, tu. Teraz w boki. Tu również w boki. I okej. Tu czemu to jest tak wystaje? Aha, bo to tak ma wystawać, dobra. Czy nie, to nie ma tak wystawać w zasadzie. Ale dobra, jak wystaje, to wystaje. Nie będę drążył tematu. Nie tam. Dobra. Tu DZ2. Tu jedno i tu jeden. Dobra, teraz tutaj jedno oczywiście, bo tak powinno być. I czy to będzie ładnie wyglądać? Tego nie wie nikt, ale zobaczymy. Okej, okay, jest. Jest. Okej, okay. To wygląda całkiem znośnie,
A więc teraz potrzebowałbym zrobić coś... A, średnie kółko kręci jeszcze. Teraz potrzebowałbym zrobić coś takiego. Oczywiście tutaj wcześniej pomyślałem o tym. Aha. Nie w tę stronę, halo. Dobrze było, dobra, tu. A to mogę usunąć, bo to nawet mi jest już zbędne. Dobra, to jest mi zbędne i to jest mi zbędne. O, do góry, dobra, jest okej. Okay. Teraz tak, to muszę podłączyć z tym kontrolerem. I tak, tu jest w lewo, obróć, ja to muszę obrócić, dobra, w stronę niebieskiego. O 90 stopni. I co? I to działa. Dobra. Nie wiem, czemu to jest... To powinno być odwrotnie. Nie, to z Beskidu dałem o jedno za dużo. To nie powinno trzeć w ogóle. Dobra, nieważne. Trzeba to skrócić teraz. Wróć, mój piękny kawalerze. Dobra. To w ogóle, kurde, wygląda jak nogi od świnek morskich Beskidu. A wiedziałem, że zwrócę tym uwagę mojej dziewczyny. Dobra. Także to usuwamy. Właśnie jednego drąbaliśmy. I tutaj, dobra. No. Okej. Okay. Wskakuj, oczywiście trzeba to zdjąć wszystko z tego. Okej. Okay. Kabina otwarta, nie wiem po co w sumie. Nadal za dużo. Boże, jaki jestem głupi, a to jest... Za to się powinno karać bez kitu. Kurwa, nie z tej strony usunąłem. To, że... To gówno, dobra, przecież to powinno być usunięte stąd. Dobra, i tu teraz trzy. Raz, dwa. Teraz trzy, no to dwa. Dobra. Raz, dwa, okej, okay. I tak będzie spoko. Teraz to będzie dobrze, okej. Okay. Tu. I tu, dobra. Pyk, na razie. Było miło, ale się skończyło. Dobra, to jeszcze trzeba usunąć, ale fajnie wskakuje. Dobra, jest. I lecimy. Dobra. Oczywiście to się jakoś tam trochę klockuje. W ogóle tu coś trze, a niedobrze. Czemu to trze? Nie wiem, to powinno dobrze w miarę chodzić. Tu coś się obija, okej. Okay. To nie ma na razie hamulców żadnych, ale może mogłoby mieć w sumie. Dobra, jest na razie spoko. Ale teraz potrzebuję to, co najważniejsze zrobić, czyli silniki odrzutowe w prawidłowych miejscach. Czyli tak, tu jest taki myk, który będę musiał trochę oszukać, że tak powiem, zasada działania myśliwca. Bo żeby to wszystko było dobrze, to ja właśnie muszę zrobić taki myczek, którym będę sobie oszuczkiwał troszeczkę. Czyli tak, robię coś takiego, że... Czekajcie, muszę sobie teraz to wyobrazić. Tu domontowuję klocka. Tu takie cztery. Kurde, to mi przeszkadza. No dalej. Okej. Okay. Tu klocka cztery, gdzie zrobiłem... O, sobie nawet tu wejdę. Będzie może przyjemniej troszeczkę. A tu klocek, tu klocek. I pracujemy, dobra. To będzie... Te silniki będą nas unosiły. Mam nadzieję, że one będą działać. One teoretycznie powinny być podłączone z guziczkiem tamtym, czyli z moją kierownicą. Dobra, to może zrobię później. I tak, to się obraca w jedną stronę. Tak, dobra. I tak, dajmy na przykład taki mały kąt, 15 stopni. Do tego, oczywiście to muszę wyjść teraz jakoś. Oczywiście nie dam rady stąd wyjść bez pomocy. Serio nie dam rady stąd wyjść? Ja nie dam rady. Kurde, se to rozpieprzę, mówię. O, ale wypieprzyło. Dobra, super. Rozpieprzyłem sobie, ale nic. Potrzebuję tutaj czegoś jeszcze takiego. Kontroler może być. I damy sobie taką guziczek, na przykład tutaj. O, tu będzie całkiem spoko guziczek. Tak, tym guziczkiem będziemy sterować za pomocą tego. I on będzie oddziaływał na ten sterowniczek, da. To się podłączy też do tego. Będzie reagowało na przód, tył i tak dalej. I dobra. Stawiamy to teraz na piedestał. A nie, to stoi już, dobra. Dobra, jest ok. Będzie w odległości jednego klocka od ziemi.
Okej, okay, i teraz tak, tu to już jest w ziemi i to jest dobrze, dobra? Zobaczmy, jak to będzie teraz działać, dobra. To niby sobie robimy pod czwórką. Super, nie w tę stronę to się obraca. Nie w tę stronę, co powinno. W ogóle szybciej, to jest szybciej, dobra. W zasadzie mogę sobie nawet obrócić to tylko i będzie się w dobrą stronę bujało. Dobra, i teraz tak, bujam i czwórką. To powinno jakoś wznosić. Dobra, zróbmy sobie lot testowy. I pod czwórką. To mnie nie wznosi, bo ma za mało powietrza. Trochę się próbuję podbić, ale nic nie może z tym działać. No trudno. Chodź tu. Ty do niej wrócisz. Dobra, czekajcie, może się nam uda zwiększyć moc, panie kapitanie. Dobra, tu kolejne dwa dodajmy. Tu dwa, czy coś? A nie, dobra, pieka, okej, okay, myślałem, że coś nie piekło. Dobra, tak, tak. Oczywiście zwiększamy moc. O, bo to tam połowę tylko było, dobra, to powinno... Wow! Aha, bo tamtego, dobra, spoko. Tak, tamto. Na fulla. Full wypas, panie kapitanie. Dobra, tu teraz też na fulla. I testujemy. Okej, okay. Wysuwałem podwozie oczywiście. Okej. Okay. Czy to się buja? To się nie ma bujać. Dobra, teraz coś pierdzielne. Hamulec, łok, zarobi się zdriftował. Oczywiście nie podłączyłem pewnych ważnych rzeczy odnośnie tego. To wcale nic nie dawało. Okej, okay, teraz. I w dół. Czemu to się podbija? A nie, leci fajnie, ale... No, no dalej, no. W górę. A, może to jednak jest rzeczywiście za słabo? A, stój, prrr. Fajnie, że mogę zatrzymać swoim ciałem to. Dobra, w takim razie więcej mocy się tu przyda. Albo nawet większe, o 30 stopni. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobre teraz, ale dobra. No, można spróbować, czemużby nie. Dobra. To się jakoś podbija, no dobra. Jak to zapieprza? Boże, to jest taki... Podzie... Ja! No nie, no to powinno się wybić. O, poleci? Jest! Po ścianie, ale zasuwa, okej. Okay. Wysuwałem podwozie, no i... Aż się zgięło! A, super. To trochę tak nie powinno się dziać. Mogę się jakoś obrócić? Nie mogę, dobra. To coś jeszcze nie pyka, jest za mała moc silników, to jest fakt. Tego raczej nie obejdziemy, chyba że dodamy po prostu więcej tutaj rzeczy. I to jest chyba jedyne rozwiązanie do tego. Mam nadzieję, że to nie będzie jakimś kipowym rozwiązaniem, ale no dobra. Tak, teraz tak, tutaj. Dobra, coś takiego. I tutaj oczywiście dwa... Trzy, dobra, coś takiego. I teraz raz, dwa, trzy. Raz, dwa. To już będzie trochę przerost formy nad treścią. Ale jeśli ma to pomóc rozwinąć się mojemu samolotkowi, to czemuż by, kurde, nie. Okej, dobra, tu. Tu. I co? I łączymy to z tym. Dobra, podwójna moc. To już powinno być jeszcze lepiej. Ale teraz może to zmniejszę o 15 stopni. Do 15 stopni znaczy się. Chociaż może nie. Dobra, spróbuję to odruchomić. O, to mój jakiś stary rzecz. Super. Nie, nie, nie. Wracaj z powrotem. A to trochę się... Oli, lolosie. Nie, nie, nie. To nie tak o to chodziło. Czemu to się teraz nie obraca? Halo. To się nie obraca, bo... To jest dobre pytanie, czemu to się nie obraca. Aha, bo coś tu się blokuje. Założę się, że to jest to. Że to jest to gówno właśnie. A, usuniemy to. To się już do niczego na razie nie przyda. I okej. Okay. Co się dzieje? Halo? Czemu tu się blokujesz, Szeherezado?
Nie wiem, czemu się blokuje, halo? Coś tu nie styka dobrze. Tu jest tak, tu tak. Może przez te koła? Dobra, na razie usuńmy koła. Koła są też niepotrzebne, powiedzmy. Jakbym wiedział, czemu to się deblokuje i czemu. Aha, bo tu jest sterowniczek. Dobra, sterownik tam wszystko blokuje. Sterownik rozpieprza rzeczy. Dobra, wejdźmy tam. No właśnie, dobra. Sterownik, wypierdalaj. Jesteś brzydkim, brzydkim sterowniczkiem. Sterowniczek musi być na środku. Jak każdy szanujący sterowniczek musi być na środku. Dobra, teraz jeszcze raz. O 15 stopni tym razem, albo dobra, o 30. Oh, tym razem, czyli tak jak zawsze. Okej. Okay. I teraz, czy to się wznosi? Aha, button is not connected to anything, bo oczywiście usunąłem ten sterownik. Okej, teraz. Tra la 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 la, teraz. Teraz będzie dobrze. Tu trochę dół widzę sponiewierany przez to jest, ale nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że to się teraz nie wywróci, jak to się będzie próbowało przewrócić. Okej. Okay. Lecimy w górę. Wow! Gdyby nie to, że się podbiłem, jakieś stabilizatory by się kurde przydały. Oreł jeden normalnie, czekajcie, nie, to... To by było zbyt piękne, żeby to latało. Aha, szkoda, że w tą stronę lecisz, kurde. W zasadzie nawet nie potrzebuję tego chyba. A, już więcej ja tu źle robię. No, czekajcie, muszę wrócić do normy to. Bo to odpycha tylko... Ale nie wywaliło fajnie. A do dołu to nic nie daje, kurde, żadnej siły dociskowej. No trochę... Trochę już unieszczęśliwiam mój statek powietrzny, ale chyba nie mam innej możliwości zbytnio. Nie, tu. Dobra. A, muszę zrobić niestety takie cosik. Dobra, tu w zasadzie... Wow, ale proszę mi się przestać kręcić. Ale się ładnie kręci, dobra, jednak się proszę mi przestać kręcić, bo zbyt ładnie to robisz. Dobra, tak, tu do tego sterowniczka i to też do tego sterowniczka. Jezus, ale to jest pokrętne. A, dajmy, że coś takiego. Okej, spoczko. I spoczko, dobra. To teraz musimy... Tam... Nie, tu już teraz to nie chcę. Tutaj, tak. Też dajmy to o 30, też o 30. Mam nadzieję, że dobrą stronę się będzie kręciło. Tu oczywiście damy do tego. Już myślałem, że więcej nie może. Dobra, jednak... Nie to! Co to jest w ogóle? Co to jest? Aha, to jest to. Nie. Ale to spieprzyłem, to jest do dwójki. To powinno iść do dwójki, dobra. Dwójko. Gdzie jesteś, dwójko? Tu jest dwójka, dobra. To, no kurde, ale... Się wkurzę zaraz. I ten... O właśnie, tuster idzie do tego. Dobra. Nie w tę stronę. Jak żeby inaczej. A tak, tu... A to czemu się nie obraca? Aha, bo to świeżo podłączyłem. Co za gówno, co za szmelc. Chodź tu. Dobra, czwórka. Czwórka o 30 do tego, dobra. Nie, jednak ciężko jest to zrobić, chyba dobry, działający, kurde, dobra. Działający odrzutowiec. Miałem dobry pomysł, ale... Ale złe wykonanie. Patrz, nie, nawet pomysł był zły, dobra. Bądźmy szczerzy, pomysł nawet był zły. Dobra, to może spróbuję jeszcze tylko na maksa przydzielić. To też na maksa. I lecimy na trójeczką. Dobra. Okej, gra po nowym update'cie lubi się często klopsować. No i oczywiście, tu jest jeszcze do dopracowania taki motyw, że... Musimy mieć mniej więcej podobną siłę nośną z tej i z tej strony. Okej. Okay. Dodajmy to tu.
Świetnie. Świetnie, jak to miałem, wszystko powiedziałem. Dobra. Ciekawe, ile połączeń może mieć taka kierownica. Z tego, co widzę, na szczęście dużo. Na szczęście dużo. Nie mogę ukrywać, że mnie to wcale nie cieszy, bo mnie to bardzo cieszy. Dobra, jest wszystko. Dobra, Judo, Kumitsu, kurde, i wszystko naraz. W ogóle, ciekawe, jak to z pierwszej osoby wygląda. Okej, okay, wcale. Dobra, nie, bo coś oczywiście się spieprzyło. Czemu by się miało nie spieprzyć? Jak wciśniemy czwórkę, to tu się... Właśnie, tu się nie wszystko robi. Zarąbiście. Zajumbiście, to się robi tak, tylko to... No właśnie, i to jest przyrzucone do jednego gówna. A tak być nie może. Tak być nie może. Okej, okay, tu 4. I tu 4. Jak to teraz działa? Zresztą tu mam guzik, mogę się przekonać na własnej... O, teraz działa lepiej, okej. Okay. Mam nadzieję, że to będzie już ostateczny projekt, który będzie chociaż latał. Bo jak nie, to będzie smutek. Wielki, wielki smutek. Wielki smutek. I tylko kurde, zaraz tu się skończy mapa. Nie zdążę go przetestować dobrze, okej. Okay. Okej. Okay. To prawie lata, dobra, to prawie lata. Tylko, że teraz tak. Kurde. Teraz tylko to będzie dociskało w górę. No właśnie, to jest ten problem. Jej! Dobra, jeszcze raz. Nie, nie, nie. Ej, właśnie, przecież tu... Ale dobra, to w sumie było spoko, bo to latało nawet. Okej. Okay. Usunę to. Wcisnę czwórkę. Tylko to za mocno działa, to... No nie, do błyski to się przydadzą jednak zwiększyć moc na maksa. Tu jest na maksa, tu jest nie na maksa, bo muszą być więcej równoobciążenia. Znaczy, to wynika z tego, jaką masę musimy podnieść. Tam jest ta masa większa niż tu prawdopodobnie, więc... Znaczy, oczywiście cząstkowa masa, bo nie mówię o sumarycznej masie. Bo ta jest... No wiecie. Ale w każdych cząstkach jest masa trochę inna. Dobra, zrobiłem beczkę. Okej, okay, to prawie lata. Tylko ma... Muszę ci coś, żeby kontrować. Jezus, dobra. Wow. Wow, nie wiem, co się dzieje. Dobra, może z pierwszej osoby to odpalę? Nie, bo to jest... Za szybko to wszystko działa, dobra. Co się dzieje? Dobra, czekajcie, bo... Za dużo jest tych silników jednak z tyłu. Dobra, zostawię może i... To w ogóle usunę, to jest niepotrzebne w takim razie teraz. Okej, świetnie, to powinno teraz dać radę. W miarę dobrze, tam były tylko 4, a czy tam były tylko 2, myślę, że 4 były. No dalej, chcę wskoczyć. Jakby to jeszcze dało się... No właśnie, tylko to nie skręca, to jest ten ból. Myślę, że to będzie skręcać teraz. Jej! Nie, wcale nie o to mi chodziło. Dobra, czekajcie. Szkoda, że tego się nie da obracać, no bo to jest... W sumie da się to obrócić. Jak stworzę platformę taką do obracania, to będzie całkiem spoko. Dobra. Proszę mi to... O, pięknie. Dobra, coś takiego w sumie wystarczy. Wystarczy tylko jeszcze przycisk dodać. Żeby to się obróciło. Jak wcisnę przycisk, aktywuję to silnik, no właśnie, silnik, który tym sobie obróci. A silnik będzie w miarę albo elektryczny, żeby ładny dźwięk był. Dobra. Tu silniczek. Teraz tak, łączymy. I pracujemy, dobra. Teraz tak. Co trzeba zrobić? Tak trzeba zrobić, dobra. Nie tam postawiłem. No, halo, dobra. No nie! To chodź tu, moja kreacjo. Muszę cię przesunąć tutaj i postawić. Czemu ci nie mogę tu postawić? Ja tak się postaram na tą platformą do obracania. Dobra, widocznie muszę zrobić większy panel. Okej. Okay. Większy panel jest, to i to powinno wejść. No nie wchodzi, seriously? To w ogóle to nie wchodzi. Czemu to nie wchodzi? A to tak ładnie miało działać.
O, przecież to miało tak obracać pięknie. Zresztą nawet tu mogę zrobić coś takiego, żeby dać sobie tu siedzonko. A, gdzie jest siedzonko? Gdzie jest siedzonko? Tu jest siedzonko, dobra. Zrobię takie siedzonko, którym będę sobie ten po prostu sterował, o. Jak sięciunia, tak. Obrócone. Tylko, żeby to jeszcze chciało się obracać, to było jeszcze zajebiście. Mhm. A usunę może to haczy jakoś. No nie wierzę w to. To jest złe. No jakie gówno, naprawdę. Ja myślałem, że ta platforma do wracania będzie zajebista. To się okazało takim gównem, że to nawet nie jest przydatne. Dobra, biorę to jeszcze raz. Ostatnia próba. Wiem, że zbyt daleko tym nie odjechałem, ale... No i tu za bardzo to wypieprza jednak w górę, no. Okej, może jakąś dual barrel roll? Nie. Nie. O. Dobra. To w miarę lata. Tylko... Nie kontroluje, to pewnie jakiś moduł kontrolujący. Nie, to za bardzo się znosi. Dlaczego? No nie wierzę. To by musiało być wszystkie jakieś jak helikopter zrobione, bo... No to nie lata, no. To wygląda jeszcze jak jakiś wielki latający kutas. Kurde, ja to nie wiem, coś jakieś fetysze mam chyba z tymi kutasami. Dobra, to się proszę zamknąć, halo. Tu się coś uszkodziło, jakiś bearings. Zajebiście. Dobra, wiecie co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Może jak mi się uda dopracować już tak na festyn odrzutowiec, to zaprezentuję wam z czymś ciekawym. Także to jest koniec. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, strzałeczka.